Poród i połóg. Wreszcie nagrywam ten film. Jest on dla mnie dosyć ciężki, wywołuje dużo emocji. Pięknych, strasznych, smutnych, niesamowitych. Chciałabym, żeby ten film obejrzała każda kobieta, która przygotowuje się do porodu, która jest w trakcie połogu, która jest po porodzie, leży w szpitalu. Chciałabym, żeby każdy, kto ma taką osobę bliską, niebliską, znajomą, przyjaciółkę, dostał, żeby wysłał po prostu jej ten film, ponieważ myślę, że jestem w stanie pomóc jakiejś części kobiet, nawet jednej. Wskazówki, jakieś rady, kobieta kobiecie, ja to przeżyłam. Wiadomo, nie przeżyłam naturalnego porodu, ponieważ miałam cesarskie cięcie, aczkolwiek przeżyłam połóg. Przeżyłam pierwsze chwile, bo urodziłam dziecko, także tutaj dla wszystkich kobiet, które są po, przed, w trakcie porodu, połogu, no, co mogę więcej powiedzieć? Zaczynamy! A więc tak, ja 26 urodziłam moją piękną małą córeczkę, zdrową, dostała 9 punktów w skali Apgar, ważyła 3,5 kg i mierzyła 54 cm. Naomi Moszczyńska Malisa. Na razie jest Moszczyńska, ale będzie Malisa. Siedzi tutaj ze mną, mała ma już prawie 2 miesiące, a ja dopiero nagrywam film o porodzie i połogu. Co? Zaczynamy! A więc tak, przyjdę do Was z krótką historią porodu. Co się u mnie działo, jak to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało od A do Z. Czyli tak, zaczęło się u mnie w domu, w nocy o godzinie 5. Zaczęłam czuć takie mocne skurcze, mocne takie bóle, kucia w górze brzucha. Myślałam, że to jakieś zaparcie, coś w tym stylu. Ale nie. To było to, już się zaczynało i to trwało co jakiś czas, ustawało i to były bardzo mocne bóle w ogóle. Mnie to tak bolało, że to jest szok, ale to nie był taki ból, że nie do przeżycia. To był taki ból, jakby mnie coś bardzo kłuło i no, troszeczkę się pozwijałam z bólu i zadzwoniłam do mojej cioci, która jest lekarzem, która odbierała mi poród i zapytałam się, co mam robić. Powiedziała, że mam przyjeżdżać na izbę przyjęć i zobaczyć, co się dzieje. No i co? I poszłam, podpięto mnie pod KTG, na wszelki wypadek spakowałam, znaczy wzięłam już moją spakowaną torbę do szpitala, małą i moją, małej torbę i moją. I na KTG co? Wyszło, że mam skurcze regularne i potem poszłam do lekarza po skurczach, który od razu wszedł na dół, powiedział, że mam rozwarcie na 1 cm. Zadzwoniłam do cioci, powiedziałam o tym, powiedziała: szykuj się, jadę, robimy cesarskie cięcie. Miałam mieć 28 rozwiązanie w urodziny mojego taty, ale los tak chciał, że zaczęło się wcześniej. I co? Tutaj filmy, jak jestem przed. Wykonywałam sobie medytację, chodzę na medytację, zajęcia medytacji. Bardzo mi one pomogły. Przygotowywałam się, byłam tak przestraszona. Nie wiedziałam, na co się szykować. Do mnie dotarło wtedy, że to już ten czas. Że już mam się przygotowywać, że już zaraz będzie mała ze mną na świecie, że zaraz będę mamą, że co, jak, czy dam radę. Na początek stresowałam się oczywiście cesarskim cięciem, to będzie wyglądać, ale co? Stresowałam się wszystkim, wszystkim po kolei, pytałam się wszystkich lekarzy, jak będzie cewnik, czy to będzie bolało, czy mogę mieć najpierw znieczulenie, proszę, 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 proszę. No i powiedzieli, nie, kochana, cewnik będziesz miała przed, więc tym się też zestresowałam. No i co? Pielęgniarki przygotowały mnie, poszłam na salę przedoperacyjną, zostawiłam torby wcześniej w pokoju. Siedziałam na tej sali przedoperacyjnej, wypełniałam papiery w ogóle, średnio pamiętam, nie pamiętam w ogóle, co tam pisało na tych papierach. Nic, kompletnie. Siedziałam w takim kaftanie, znaczy kaftanie, w takim ubranku do cesarki. Ona miała z tyłu dziurę, przoda była taka, o, z tyłu była zawiązywana, była koloru niebieskiego. No i siedziałam w tej sali przedoperacyjnej. Przygotowała mnie pielęgniarka, bardzo miła. Ona mówiła tak: dziecko, jak ty się stresujesz, Boże, ty się cała trzy, ja byłam w innym świecie, byłam tak zestresowana, że to jest szok. No. Ale nie dostawałam ataków paniki. To jest najlepsze, że udało mi się tak ogarnąć sytuację, że ataków paniki przed nie dostałam. I co? Co się działo w tym pokoju przedoperacyjnym? Papiery wypełniane miałam mierzone ciśnienie, miałam robioną lewatywę, ponieważ zgodziłam się na lewatywę, powiedzieli mi, że będzie tak mi łatwiej. Lewatywa była mało przyjemna, to jest taki woreczek jakby taki z mydłem w środku, taki to wygląda jak mydło, taki spieniony. Podłącza się to w odbyt, po prostu się wkłada taką rureczkę. Nie bolało mnie to, ale było nieprzyjemne dosyć, więc tutaj naprawdę nie ma się co stresować. No i spłynęło to wszystko, to było takie, no, nieprzyjemne, że tak powiem. Pani ogoliła mnie, ogoliła moje strefę tam, gdzie miałam mieć robione
cięcie. I co? I przygotowała mnie właśnie w taki sposób. Musiałam potem się wypróżnić. Wszystko ze mnie wyleciało dosłownie chyba obiad sprzed 5 lat. I potem przewieźli mnie na salę taką przedoperacyjną już tak kompletnie, gdzie miałam założony cewnik, gdzie miałam podłączone leki przeciwwymiotne, miałam podłączoną kroplówkę, miałam podłączony, no ten cewnik. Cewnik nie bolał w ogóle, był nieprzyjemny, taki jak... Na początku było takie okucie właśnie, wracałem tą do dziurki, która wygląda za... dziurka, przez którą wylatuje siku, tak. Włożyli mi tam ten cewnik, taką rureczkę. Słuchajcie, no nie było to przyjemne za bardzo, ale myślałam, że to będzie w ogóle straszne. I co? W ogóle pobrali mi jeszcze krew przed, to pamiętam. Ja w ogóle nie pamiętam części stamtąd. Ja w ogóle się strasznie stresowałam. To co? Cewnik mi włożyli, podłączyli mi kroplówkę, zrobili mi jeszcze raz KTG, co się dzieje tam wszystko. Uspokajały mnie panie cały czas. Miałam rozmowę z anestezjologiem. Pani anestezjolog była bardzo, bardzo bezpośrednia. Troszkę tam się bałam tego znieczulenia. Powiedziała mi, że zaznaczyła mi przed, że leki mogą wejść w te, które biorę. Ja biorę lek Elica, że leki mogą wejść w reakcję chemiczną z znieczuleniem, które mi będzie podawać w plecy. No i ja już się po prostu przeraziłam do końca, w ogóle to było straszne. Ona mnie tam zaczęła uspokajać, Macia też mnie zaczęła uspokajać, że mam się uspokoić, że mam się ogarnąć w ogóle. Bo no trochę wiecie, spanikowałam, ale to jest normalne. Kobieta nie wie, co się ze nią będzie działo, nie wie, jak to będzie wyglądać i nie wie, na co się ma pisać tak naprawdę, no nie? I co? I już potem pojechałam na salę operacyjną. Byłam po prostu w takim amoku, to było takie jajca. Znaczy no, mi do śmiechu nie było w ogóle, ale słuchajcie, nie ma się czego bać. Taka prawda. Ten cewnik to jest naprawdę... Serio. Ten cewnik nie jest przyjemny, ale mnie osobiście nie bolał mocno. Naprawdę nie było źle. Pobieranie krwi bardziej boli w moim odczuciu. I co? I poszłam na tą salę operacyjną, ona była cała zielona, była wysadzona kafelkami z tego co pamiętam, był taki stół, na którym miałam się położyć. Długo czekałam na znieczulenie, w ogóle to było takie czekanie i to było straszne, takie wiecie, no po prostu się bałam, no ja nie wiedziałam, co ja będę, na czym nie czekać, no nie? Znaczy, na co mam się pisać, że tak powiem. Pielęgniarka, która ze mną była cały czas, była cudowna, cały czas mnie trzymała za rękę, wspierała mnie, mówi, że nie ma się czego stresować w ogóle, że wszystko będzie w porządku, bardzo mnie naprawdę wspierała, to jest cudowne. Anestezjolog podała mi znieczulenie w plecy, miałam się położyć na boku, miałam się zwinąć w taką kulkę, podała mi znieczulenie, wyprostowałam się i słuchajcie, wiotka zaczęłam być takie... Spanikowałam wtedy, że co się dzieje ze mną, ale starałam się utrzymać trzeźwość umysłu. Spanikowałam, no bo się nie wiedziałam, co się dzieje z moim ciałem. No i to było takie, że takie uczucie wiotkości. No i założyli mi takie kurtynę, żebym nie widziała, co się dzieje. Nie patrzyłam się w lampy, bo mówili mi właśnie ludzie, że mam się nie patrzeć w lampy, bo mogę zobaczyć, co tam się dzieje, ale nawet nie, chyba by to nie zrobiło większego wrażenia. Bardziej się zestresowałam tym, że to znieczulenie było takie mocne. Zaczęło mnie tak mocno bardzo działać, ponieważ ja biorę leki na nerwicę, biorę lek Elica i to znieczulenie mocno mi zadziałało. Zaczęło mi być niedobrze bardzo, skręcić mi się w głowie, no i spanikowałam, dostałam ataku paniki. No ale pani anestezjolog już wiedziała, na co się pisze i szybciutko podała mi leki przeciwwymiotne jeszcze raz, podała mi leki takie, które sprawiły, że się trochę uspokoiłam, to wychillowałam się troszeczkę i słuchajcie, weszło mi to znieczulenie tak prawie na twarz, czułam je na twarzy dosłownie. Byłam tak znieczulona, a byłam nadal świadoma i weszło mi to na płuca. I słuchajcie, kochane, możecie tak mieć, że nie będziecie czuć płuc. Spokojnie żyjecie. Możecie się pytać pań, czy żyjecie. One będą mówić, tak, żyjesz, kochana, będziesz żyła i żyjesz. Ja cały czas myślałam, że ja umieram po prostu, wiecie. A tak paniki, wiecie, jak nerwica działa, no nie? I cały czas się pytałam, czy umieram. Ona, pani anestezjolog, no widzę, że oddychasz, przecież mam komputer, widzę, że oddychasz, kochana. Po prostu nie czujecie, że oddychacie, nie czujecie tych płuc, to może być takie uczucie, takie nieprzyjemne dosyć, ale... No ja popanikowałam trochę i słuchajcie, wychillowałam się na po prostu na stówę się wychillowałam, jak już zaczęły mnie zszywać. I co? Panikowałam i nagle usłyszałam płacz Naomi. I słuchajcie, to było tak piękne. Zniknęła mi ta panika całkowicie. Skupiałam uwagę, cały czas skupiałam uwagę na tej małej, na płaczu. Czy wszystko jest okej? Okay? Powiedzieli mi, że jest wszystko super, dostała 9 punktów, że jest... że wszystko wygląda, przechodzi wszystko zgodnie z planem. Przystawiły mi ją panie do buzi i zrobiły mi zdjęcie moim telefonem. Wstawię wam tutaj to zdjęcie.
mała już tak kompletnie nie wygląda jak coś, bo zdecydowałam się na niepokazywanie twarzy dziecka w internecie i ona tutaj na tym zdjęciu kompletnie już tak nie wygląda zupełnie, więc nie martwcie się. Ma zupełnie inną twarz po prostu, zupełnie. No, jakbym ją teraz pokazała tak, to byście nawet jej nie poznali. W ogóle inne dziecko na zdjęciach. I słuchajcie, to znieczulenie miałam na twarzy i one tak, no co ty taka poważna, uśmiechnij się, a ja takie... Bo dosłownie miałam znieczulenie na twarzy i przestałam panikować, jak to znieczulenie mi zaczęło schodzić z płuc, że już zaczęłam je czuć. To jest coś takiego, że macie wrażenie, jakby nie wiecie, kiedy oddychacie i ciężko się oddycha, bardzo ciężko się oddycha, jakby coś wam na klatkę siadło, takie uczucie ciężkości. Można spanikować, ale przygotujcie się na to. To nie jest nic najstraszniejszego, da się to przeżyć, to nie jest w moim odczuciu oczywiście. Naprawdę nie ma się co stresować, kochane. Tam, jak sobie wybierzecie oczywiście szpital, który chcecie rodzić, bardzo ważne jest, żebyście wybrały dobry szpital, żeby tam pracowały osoby, które kochają tą pracę, które nie są wypalone zawodowo. Młode osoby szczególnie. Nie mówię, że starsze osoby źle pracują, ale w porównaniu z moimi obliczeniami, że tak powiem, moimi jakby zauważeniami, takie młodsze osoby fajniej po prostu się z nimi dogadywałam i no. Taka moja rada. I przyłożyły mi tą malutką. Potem jeszcze oczywiście panikowałam, że czy oddycham na pewno. I zaczęło mi schodzić to znieczulenie i wtedy już bajka, wychillowałam się po prostu w 100%. No normalnie było cudownie, no nie? Mówię, Jezus, no ja tak mogę rodzić. I co? Zaszyły mnie. Zrobiły mi piękną bliznę. Mam taką malutką, cieniutką kreseczkę. Pokażę wam zdjęcie tutaj, jak teraz to wygląda. Cieniutka kreseczka jest i przewieziono mnie na salę pooperacyjną. I w korytarzu stał Lechu z tatą, zobaczyli już małą. Komu nie pogłaska po głowie, powiedział, że jestem bardzo dzielna, mój tata tak samo. I zawieźli mnie na salę pooperacyjną i tam sobie leżałam. Znieczulenie mi powoli zaczęło schodzić, szybko mi zaczęło schodzić w ogóle znieczulenie. Po kilku godzinach już czułam nogi. I zaczęłam nimi ruszać, delikatnie ruszać tak, żeby było łatwiej mi potem wstać, żeby się jakoś rozruszać już. Delikatnie zaczęłam ruszać nogami, nie podnosiłam głowy, nie podnoście głowy. Może was po prostu boleć bardzo głowa potem, bo znieczulenie może tak działać, że jak się przekroczy to jakby próg no, jak leżycie sobie płasko i podniesiecie bardziej głowę, wypionizujecie się, to może was bardzo boleć głowa i po prostu leżałam sobie na płasko, delikatnie sobie przekręcałam głowę. Raz chyba lekko podniosłam, nic się nie stało, bo spanikowałam i zapytałam się pielęgniarki na sali pooperacyjnej, czy mi się już coś stanie, że będzie mnie boleć głowa. Uspokoiła mnie na luzie wszystko. No i co? I czekałam na małą. To wszystko jest tak jakby przez sen, ponieważ no, dużo emocji było wtedy ze mną, dużo stresu, dużo szczęścia, buch emocji po prostu wszystkiego. Pamiętam, ta sala była taka jasna, bardzo ładna była ta sala. Była tam kilka bardzo przemiłych pań, które pomagały ze wszystkim. Cudowne kobiety, cudowne, naprawdę wspierały, pomagały, naprawdę wszystko było super. Leżały ze mną kilka pań koło mnie, też właśnie po operacji. I co? I tak leżałam sobie do godziny chyba 16. W międzyczasie przywieziono mi małą, nie mogłam się na nią napatrzeć. Od razu mi ją przestawiły do piersi, od razu. Pani trzymała jej głowę i po prostu trzymała ją, ponieważ jeszcze tam nie miałam takiej dobrej koordynacji ruchowej. Karmiłam, wysyłałam zdjęcia już od razu do mojej mamy, podłączyłam sobie telefon do ładowania, pani mi znaczy podłączyły. I co? I tak sobie leżałam. Pani mi przystawiała ją do piersi co jakiś czas, co chwilkę, żeby ona się nauczyła, pięknie łapała w ogóle tą pierś. Więc zdecydowałam się karmić piersią, słuchajcie. No i co? I wybuch emocji, wybuch szczęścia. Pierwsza doba przeminęła naprawdę cudownie. Piękne chwile z małą. Szczęście nie do opisania. Miłość. Coś pięknego. Jeszcze w ogóle po, jak mi zeszło znieczulenie, zaczęli mi podawać morfinę jako lek przeciwbólowy na zmianę z paracetamolem i naprawdę nie bolało mnie tak bardzo. Da się to przeżyć, nie ma dużego bólu. Ja byłam cały czas na tych lekach i naprawdę spoko. Jak sobie leżałam, to naprawdę było bardzo przyjemnie i panie cały czas mi zmieniały podkłady, ponieważ bawiłam i przy każdym karmieniu piersią miałam takie obkurczenia macicy, ona mnie tak bolała trochę jak przy okresie i wydalałam, czułam tak jakby coś ze mnie leciało i to było duża ilość krwi, ponieważ matka musi się wyczyścić po prostu. Tego wszystkiego, no dopiero co miała w sobie małą dzidzię, no nie? 3,5-kilogramową u mnie. I co? I tak sobie patrzyłam na nią. Pani się tam z nią zajmowały, zmieniały mi pieluszkę, mi przystawiały do piersi, żeby sobie tam jadła. To super się udawało karmić piersią. Pani się mnie zapytały, czy już chcę wstać, czy jeszcze jestem gotowa, żeby się spionizować. Powiedziałam, że nie, więc tak do 10 godzin poczekaliśmy, do 12, przepraszam, godzin poczekaliśmy, żeby się spionizować. Taki był mój wybór, ja się tam ruszałam cały czas.
I co? I na następny dzień panie mówiły, że no, pionizujemy się. Jeszcze miałam podawany taki klejk do jedzenia w ogóle. On był obrzydliwy, po prostu ohydne to było. I co? Powiedziały, że się pionizujemy. Miałam tam na początku się poruszać i wstać sobie na siedząco. I bardzo ważne jest, żeby to robić naraz. Naraz przekręcenie się na plecy, Boże, na bok, naraz przekręcenie się na bok, naraz ręka, naraz wstać, żeby usiąść. No ja sobie poczekałam, było super, w ogóle świetnie się mi stawało, nie bolało mnie praktycznie w ogóle nic, naprawdę. No czułam ciągnięcie przy mocniejszym ruchu i słuchajcie, wiecie co ja zrobiłam? Napiłam się wody, ponieważ wstałam raz, tam troszeczkę mnie pociągnęło i mi się słabo zrobiło, więc sobie siadłam, na spokojnie dałam sobie czas, zero presji i słuchajcie, napiłam się wody. I uważajcie przy piciu wody. Pijcie bardzo, bardzo ostrożnie. Zakrztusiłam się. Ale to tak się zakrztusiłam, że to jest szok. I to był ból chyba największy w moim życiu. Okropnie to mnie bolało. No nie będę ukrywać, że mnie to po prostu strasznie zabolało. No bardzo, bardzo mnie to bolało. Poczułam takie rozrywanie się. No to było straszne. Taki zimny ból, taki tępy. Tak, bo nie umiem tego opisać. To jest tak dziwny ból, że szok. No i słuchajcie, pani właśnie na sali poporodowej mówi, no kochana, ja ci współczuję. Naprawdę, współczuję ci okropnie, że tak ci się stało. Mówiła, że też tak miała i to jest okropny ból. Ale to mnie tak, słuchajcie, zahartowało, że ja wstałam i poszłam. Zaczęłam w ogóle pomagać innym paniom się zajmować dziećmi. Woziłam małą cały czas, miałam tam czas z nią. Jeszcze jej nie podnosiłam oczywiście. No i co? I byłam bardzo z siebie dumna, jak wstałam, ponieważ to kaszlenie, to zakrztuszenie się, ten ból okropny mnie tak zahartował, że już mogłam chodzić, biegać po prostu. Bardzo szybko mi to minęło. Poszłam się umyć, wróciłam, panie jeszcze zabrały mi malucha na badania wszystkie, szczepienie i takie tam rzeczy. I co? I czekałam na nią, aż mogłam sobie pójść na salę, w której już siedziało się z noworodkami te kilka dni, jakby z poporodowej, tam gdzie się zajmują cały czas tym dzieckiem. Zabierają na noc, żebym mogła się wyspać, dokarmiają, potem przywożą, zajmują się cały czas maluszkami. Poszłam na taką salę, gdzie miałam być już bardziej sama sobie, no nie? Gdzie te panie cały czas nie przychodziły tak, znaczy nie były i nie obserwowały mnie ze mną w pokoju. I co? I przed przewiezieniem, przed tym jak poszliśmy na tą salę właśnie, moją, to przyszła do mnie pani położna, i zaczęliśmy rozmawiać i ja głupia się zapytałam jej, czy u mnie jest większe ryzyko wystąpienia depresji poporodowej albo baby bluesa ze względu na to, że się leczę psychologicznie. A pani powiedziała, no bo taką prawdę mi powiedziała, że no możliwe, że tak może być troszkę bardziej, że możesz być taka, mieć wahania nastroju w ogóle. I słuchajcie, ja się tak tym przejęłam. Ja w ogóle wkręciłam sobie do głowy, że ja dostanę psychozy, że ja oszaleję, że znowu jest coś nie, że ja jestem nienormalna, że jestem chora na głowę, że zaczęłam sobie nakręcać, że jak przyszłam na tą salę, gdzie już miałam zostać z nią, to zaczęłam mieć takie straszne myśli, słuchajcie, że to jest tragedia. Zaczęłam panikować, że jestem w ogóle, że ja dostanę, że psychozę. W ogóle to było hit, że ja cały czas myślałam, że dostanę psychozy. Cały czas się tego bałam, że ten połóg, że ja po prostu oszaleję, że coś mi się w głowę stanie, że jestem nienormalna. I co? I na tej jedynce, bo tak, w ogóle załatwiłam sobie tak, żeby być sama w sali i być z samym Lechem. Lechu spał ze mną w nocy, więc cały czas ktoś ze mną był. Ze względu na te psychologiczne właśnie, bo ja się leczę na nerwice i na OCD. Poszłam na tą salę z panią, rozłożyłam się, zostawiłam mi pani dziecko i powiedziała, no to jak coś to nazwałaś. I ja takie... I doszło do mnie, że jestem mamą, słuchajcie. Tutaj koło mnie mały człowiek, ja w nowej roli społecznej. Co mam zrobić? Zadzwoniłam szybko do Lecha, żeby przyszedł, poczekałam na nich. Przyszła cała rodzinka, moja mama, tata, Lechu i Ala. I słuchajcie, ja byłam jak w amoku. Ja dokładnie nie pamiętam, co się wtedy działo. Moja mama mówiła, że ja się na nią patrzyłam, ale wyglądało, jakbym się w ogóle nie patrzyła na nią, że byłam gdzieś indziej oczami, że w ogóle w moich oczach była taka pustka. I słuchajcie, tak się czułam. Czułam pustkę, czułam straszne wahania nastroju, straszne stany depresyjne, straszne stany lękowe. Bo po prostu się tak nakręciłam. Taka prawda, że jak się nakręci człowiek, to już potem jest ciężko z tego koła wyjść, no nie?
No i co? I tak się dziwnie czułam przez tą dobę. Miałam myśli w ogóle, że ja nie chcę jej, że ja nie chcę być mamą, że co ja zrobiłam, że zrąbałam sobie całe życie. Nie chciałam mieć w ogóle jej obok siebie, kompletnie. Kompletnie nie chciałam mieć mojego dziecka koło siebie. Czułam, że jej nie kocham, potem czułam, że kocham, potem, że nie chcę jej, potem, że w ogóle, żeby zostawić ją, potem, że chcę ją obok, potem, że nie, potem, że tak. Słuchajcie, te myśli są straszne. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, jak macie takie myśli, pamiętajcie, nic się z wami nie dzieje, jesteście po prostu po porodzie. Macie wyrzut emocji, macie spadek hormonów. Te hormony muszą do siebie powrócić. Jak przez całą ciążę wam rosły do góry, one nagle spadają, muszą wam po prostu powrócić do normy. To są skrajne emocje, każdy ma inaczej te emocje, no nie? Każdy inaczej to przeżywa. Każda osoba po porodzie po prostu jest inna. I słuchajcie, nie bójcie się pytać o pomoc. To jest bardzo, bardzo ważne. Ryzyko depresji poporodowej, ponieważ jest coś takiego jak baby blues. Baby blues występuje właśnie po tych 2-4 dniach po porodzie. To jest ten spadek hormonów. Nie bójcie się tego. Dla mnie to było straszne, bo ja nie wiedziałam, co to jest. Nie wiedziałam, czy ja tak mam, czy tak jest zawsze. Czy ja jestem jakaś nienormalna. Słuchajcie, nie jesteście nienormalne. To jest jak najbardziej normalnie. 80% kobiet po porodzie ma takie wahania nastroju, takie emocje, taki baby blues. To są stany takie depresyjno-nerwicowe, ataki paniki mogą wystąpić. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby poprosić o pomoc. Nie bójcie się tego robić, naprawdę. Nie jesteście nienormalne. Jak wybierzecie dobry szpital, każdy będzie wam chciał pomóc. Pamiętajcie, ja sięgnęłam po pomoc na przykład młodych pań, młodych dziewczyn, które były na stażu. Zajebiste laski, po prostu cudowne. I słuchajcie, przyszedł do mnie Lech, ta noc była ciężka, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie wiedziałam, myślałam, że ja nie chcę tego w ogóle dziecka mieć ze sobą, że ja nie chcę być mamą, że ja nie chcę mieć dziecka, gdzie ja całą ciążę się szykowałam i w ogóle jak szalona szykowałam pokój, wszystko, byłam szczęśliwa, czułam miłość do niej już jak była w brzuchu. I nagle zero emocji, nagle co się dzieje, nagle dlaczego tak w ogóle nie miało być, ja miałam czuć miłość. Ale słuchajcie, jak można kogoś kochać, kogoś obcego od razu. To jest nowy człowiek, wy musicie się do tego przyzwyczaić, nauczyć się tę osobę, pokochać pierwszy raz. Takie emocje występują i pamiętajcie, jak macie takie emocje negatywne, takie straszne stany lękowe, takie... nie musicie mieć tego, bo ma to 80% kobiet, takie stany, że tak powiem. Ja miałam mocne te stany, ponieważ ja się bardzo, bardzo nakręciłam, nie wiedziałam, nie miałam czegoś takiego jak na przykład ja mówię do was taki film, gdzie mogę oznajmić, co może się stać, co może być, no nie? Żeby być gotowa na takie coś. U mnie to wystąpiło bardzo mocno, ponieważ ja się bardzo nakręciłam. Ale słuchajcie, takie emocje mogą wystąpić, więc jak jesteście po porodzie i nagle wam przychodzą takie dziwne myśli, że nie kochacie dziecka, że chcecie ją daleko od siebie, że czy na pewno jest okej, że ja tak myślę, nie chcę mieć akurat teraz jej koło siebie, że chcę mieć na przykład ją koło siebie za 10 minut. Nie chcę mieć koło siebie na przykład teraz i ja już się nakręcam, że dlaczego ja poczułam myśl, że ja nie chcę mieć koło siebie dziecka w tym momencie. To są takie hormony, że to jest, kochani, nie jesteście nienormalne, nie jesteście walnięte na głowę, macie po prostu spadek hormonów. Mogą wystąpić takie myśli. I ja po prostu miałam takie straszne stany lękowe, bo po prostu nie wiedziałam, na co się pisze, no nie? Ale ja robię dla was ten film, żeby tak nie było. Żebyście prosiły o pomoc, żebyście miały odwagę, to jest bardzo duża odwaga, poprosić o pomoc kogoś w takich stanach, naprawdę. I dacie radę, naprawdę. Takie stany mijają po kilku dniach. I słuchajcie, poproszenie o pomoc, wezwanie pomocy psychologicznej w natychmiastowym momencie obniża ryzyko depresji poporodowej praktycznie do zera, słuchajcie. Jak się nie leczycie, nie robicie z tymi myślami, z tymi negatywnymi właśnie takimi myślami, z tym spadkiem, dołkiem, że tak powiem, emocjonalnym, myślowym, nic nie zrobicie, może tak się zdarzyć, że po prostu te stany będą się przeciągać do miesięcy, ponieważ no nic z tym nie robicie. Ja miałam od razu zapewnioną pomoc psychologiczną. Od razu miałam zapewnioną wsparcie. Od razu wiedziałam, ja słuchajcie, nie wiedziałam, na co się pisze dokładnie, ale wiedziałam, że mogę takie stany mieć, dlatego załatwiłam sobie pomoc psychologiczną, pomoc wszystkich naokoło, pomoc ze strony Lecha, żeby po prostu ze mną siedział w nocy, bo wiem, że stany mam najgorsze w nocy. I co? I słuchajcie, to nie jest coś takiego, że ja czułam nienawiść do niej, że ja nie chciałam tego cały czas, tego dziecka. Ja miałam takie spadki, takie na przykład nachodziła mnie myśl, kurde, co jak nie chcę tej małej, co jak w ogóle ja jej nie kocham.
i już po prostu wyrzuty sumienia, jak ja mogłam tak pomyśleć, jak ja mogłam tak w ogóle zrobić, jak ja czy ja naprawdę nie kocham tego dziecka, czy ja jestem złą mamą, czy ja w ogóle zrąbałam sobie życie, dlaczego ja tak pomyślałam, to jest milion po prostu myśli naraz, przy tym dochodzą maksymalne emocje. I kochani, jak zapytacie o pomoc, jak poprosicie o pomoc, to naprawdę one znikną. Zaufajcie mi, rozmowa robi bardzo dużo. Ja na przykład robiłam sobie coś takiego, że tak, po tej nocy, po tej nocy tych takich mocnych myśli, na następny dzień było właśnie druga, trzecia doba było najgorzej. Właśnie te dwie doby było najgorzej. Przyszła moja mama rano, a nie, poczekajcie, tak, obudziłam się na trzecią dobę, byłam w trzeciej dobie, obudziłam się rano i cały czas właśnie miałam w głowie te myśli, że kurde, już jest trzecia doba, to już ten tej baby blues powinien być najmocniejszy. Kurde, co ja mam się, na co mam się nastawiać teraz? Teraz to w ogóle będzie najgorzej, bo teraz jest trzecia doba, a w internecie pisali, że w trzeciej dobie jest najgorzej w tym baby bluesie. Słuchajcie, nie. Każdy jest inny. Możecie tego baby bluesa w ogóle nie mieć. Możecie mieć w pierwszej dobie, możecie mieć w czwartej dobie, możecie mieć kurwa po tygodniu. Każda osoba jest inna. Możecie mieć nawet w drugim dniu, tak jak ja miałam, szybciutko. Możecie w ogóle nie mieć. Dużo kobiet w ogóle nie ma. Moja mama na przykład mówiła, że w ogóle tego nie odczuła tak za bardzo, no nie? No i słuchajcie, naprawdę, nastawiajcie się pozytywnie, bo to jest klucz. Ja się nakręciłam i ja miałam 3 dni wyjęte z życia, bo miałam stres. 2 dni w sumie. I miałam okropne myśli, bo się tak strasznie nakręciłam. I co? I na następny dzień przyszedł obchód, był obchód lekarzy, przyszli do mnie do pokoju. No i to było coś takiego, że oni mnie zaczęli pytać, jak tam wszystko, powiedziałam, że super fizycznie i powiedziałam, ale gorzej psychicznie. I pani lekarz wystąpiła, ale jak to gorzej? Ja mówię, no gorzej psychicznie i ja myślałam, w ogóle narodziły mi się w głowie takie myśli, Boże, co jak oni myślą, że jestem nienormalna, że mnie wyślą za chwilę zapakują w kajdanki, że myślą, że ja jestem już, że może widać po mnie, że ja tracę w ogóle, że co jak ja w ogóle tracę zmysły, że tracę w ogóle świadomość, że jestem, mam psychozę, oczywiście już myślałam, że może widać po mnie, że ja mam psychozę już. Tak sobie myślałam, słuchajcie, i co jak oni będą chcieli mi już zabrać po prostu gdzieś na jakiś oddział dla kobiet nienormalnych. I pani w ogóle zaczęła się mnie pytać, dlaczego tak, dlaczego, i się rozpłakałam, słuchajcie. Tak się rozpłakałam, pękłam, bo to wszystko, co wam teraz opowiadam, działo się w mojej głowie. Ja nie mówiłam nic i pękłam po prostu. No i pani powiedziała, no to dla tej pani, jak najszybciej pani psycholog, pani psychiatra i jak najszybsza pomoc dla tej pani, konsultacja. Mówię sobie, kurde, co jak, już po mnie, no nie. I bardzo zaczęłam płakać, pomogło mi. I słuchajcie, przyszła do mnie dziewczyna, z którą chodziłam do liceum. Była akurat na praktykach, bo ona właśnie chce być położną. Na praktykach była, na moim oddziale. I zaczęłam z nią rozmawiać, właśnie w tym, jak tak strasznie zaczęłam płakać. Zaczęłam z nią rozmawiać, zaczęłam jej mówić, co się dzieje w mojej głowie. Zaczęłam jej mówić to, co teraz wam powiedziałam. Wszystko od A do Z. Od A do Z. Słuchajcie, wy mówcie najbliższym, mówcie położnej, mówcie psycholog w szpitalu, każdą myśl, która do was przychodzi. Ja się na przykład pytam, o Jezus, a czy to jest normalne, że ja tak pomyślałam? A czy to jest normalne, że ja tak pomyślałam, że tak występuję? I mówią, tak, to jest normalne. Jesteś kobietą po porodzie. Muszą ci te wszystkie hormony wrócić do po prostu spokoju. To jest normalne. I ja w tej drugiej dobie zaczęłam się uspokajać tak naprawdę, bo usłyszałam wsparcie. Bo usłyszałam, że dużo kobiet tak ma. Zaczęłam rozmawiać z innymi kobietami na właśnie moim oddziale. Mówią, że mają takie same myśli, że to jest straszne. I bały się powiedzieć w ogóle komukolwiek, że cieszą się, że ja jestem, że się właśnie zapytałam, że ja jestem i mam takie same objawy jak one. I to jest po prostu klucz, kochani. Naprawdę. I automatycznie wszystko ze mnie zeszło. Przyściutko. Miałam wsparcie, przyszła do mnie pani psycholog. Te myśli się pojawiały jeszcze przez 3 dni. Przez 2 dni, przepraszam. Ale już nie reagowałam na nie takimi mocnymi emocjami. Mówiłam sobie, to nie ty, to hormony. Tyle. To nie jesteś ty, to są hormony, kochana. Ty naprawdę nie jesteś nienormalna, że tak powiem. Mi takie słowa naprawdę, jakbym zobaczyła ten filmik przed, to bym może się uspokoiła. Może bym się po prostu uspokoiła, może bym wiedziała, na co mam dokładnie, na co się miałabym szykować. I wy słuchajcie, wy nie musicie mieć takich myśli jak ja, więc sobie nie nastawiajcie się
jak już jesteście podczas połogu, kochane, nie nastawiajcie się teraz, o kurde, to teraz chyba będę mieć takie myśli jak ona. Czy takie myśli wystąpią? No i wiecie, i czekacie na te myśli i się nakręcacie. Nie, wy nie musicie ich mieć. Słuchajcie, ja miałam takie, ty możesz mieć inne, ty w ogóle możesz nie mieć żadnych. Ty możesz na przykład płakać, bo ci klapek nierówno stoi, no nie? To mogą być przeróżne rzeczy. Mogą być w ogóle bezobjawowo, bo tak może być, kochane. Kochani. Także naprawdę od razu, jak takie myśli wam się pojawiają, od razu umawiajcie sobie konsultację z psychologiem, tam są ludzie, żeby wam pomóc. Od razu do położnej, fajnej, z którą załapiecie kontakt, wygadajcie się jej. One mają nocne zmiany, im się nudzi często. Bo na przykład sobie siedzą w pokoju i na przykład nic nie robią. Możecie pójść, porozmawiać. Możecie zapytać, czy może mogę porozmawiać z panią. Czy ma pani czas, mogę porozmawiać. Wybierzcie, bardzo ważne to jest, wybierzcie szpital, w którym chcecie rodzić. Tam, gdzie są osoby polecane, gdzie są polecane szpitale. Tam, gdzie ludzie po prostu chcą pomagać. A nie, którzy pracują za karę. I co? I ja w tej rozmowie właśnie z tą moją koleżanką, bardzo ci dziękuję, Wika, jest po prostu... Będę ci wdzięczna do końca mojego życia. Znalazłam wsparcie, znalazłam spokój. Ona mi wytłumaczyła, że tak jest, że to jest całkowicie normalne, że ja mam sobie dać na luz, że mam się nie obarczać tymi myślami, że naprawdę nie dostanę żadnej psychozy ze względu na to, że mam leki, leczę się psychiatrycznie i psychologicznie od lat. Więc u mnie to ryzyko. Ona mi powiedziała, słuchaj kochana, oczywiście, że u ciebie mogłoby być ryzyko wystąpienia tej depresji poporodowej mocniejsze, ale ty bierzesz przecież leki. Ty bierzesz leki, ty się leczysz, więc naprawdę u ciebie to nie ma co. Ty jesteś pod stałą opieką. Bardzo ważne jest, żeby być pod stałą opieką, jak planujecie ciążę. Idźcie najpierw do psychologa. Zapytajcie się. Postawcie sobie diagnozę, jak coś wam nie tak. Idźcie do psychologa, on was pokieruje do dobrego psychologa, do dobrego psychiatry. I słuchajcie. Po porodzie, ja powiedziałam sobie jasno, tak, jak już miałam to wsparcie, jak już miałam tą rozmowę, przyszła moja mama i ona ze mną siedziała cały dzień. I moja mama, ja do mojej mamy się zwracałam tak samo, z każdą myślą, byłam otwarta, mówiłam o każdej myśli, która do mnie przychodzi do głowy. I pytałam się, czy to jest normalne, i ona mnie uspokajała, tak, to jest normalne. I słuchajcie, dochodziłam tak do siebie przez 2 dni właśnie psychicznie i w drugiej dobie już wieczorem było kompletnie inaczej. Było zupełnie inaczej niż dzień wcześniej. Ja byłam spokojniejsza, ja już bardziej ogarniałam w ogóle wszystko, przebierałam mało mi w ogóle i moja mama mi powiedziała właśnie, że spokojnie, jak nie chcesz się nią zajmować na razie, to jest normalne. Masz mnie, ja będę się zajmować nawet do kilku miesięcy, będę robić wszystko koło niej, a ty będziesz leżeć w łóżku i będziesz się regenerować, jak tego potrzebujesz. I słuchajcie, to mi dało takie wsparcie, że ja nie muszę taką presję właśnie tego zajmowania się tym dzieckiem, że co ja teraz zrobię, że w ogóle to było takie dla mnie strasznie, że tyle jest roboty przy takim małym dziecku i w ogóle tyle jest, że ja nie będę mieć czasu w ogóle i w ogóle, słuchajcie, takie projekcje w ogóle myślowe miałam cały czas. Ale słuchajcie, miałam pomoc mamy, miałam pomoc Lecha, oni się zajmowali tą małą, ja sobie leżałam w łóżku i miałam po prostu ją tylko nakarmienia. Taka jest prawda i bardzo ważne jest, żeby mieć wsparcie od rodziny po porodzie, od partnera, żeby on sobie wziął tacierzyński, żeby jak planujecie dziecko, już w ogóle jak planujecie dziecko, żeby sobie załatwić to, żeby ktoś był z wami po porodzie cały czas, żebyście nie były same, bo to jest najgorsze, żeby siedzieć samemu. Weźcie sobie kogoś, żeby po prostu cały czas z wami był. Są takie panie, które można wynająć, one się nazywają doule, które pomagają właśnie kobietom po porodzie, w trakcie porodzie, przed porodem. I słuchajcie, ja jakbym nie miała nikogo obok, na pewno bym sobie taką panią wzięła na 100%, na milion. No i co ja mogę wam jeszcze powiedzieć, na czym stanęłam? Na tym, że moja mama cały czas ze mną siedziała, a na noc przychodził Lechu. I Lechowi tak samo mówiłam wszystko. On mówi, że to jest normalne, że on sam ma takie myśli jak ja. I to jest w ogóle hit, że on też miał takie myśli, bo wszedł w nową rolę, jest tatą. I miał nawet takie myśli, słuchaj, mówi tak, no miałam takie myśli nawet, że co jakbym was zostawił teraz i że w ogóle nie chcę tego dziecka, że w ogóle nie chcę być w związku i w ogóle nie chcę mieć... Znaczy nie, że miał takie myśli, tylko że co jakby tak chciał, wiecie, to są takie natrętne myśli, które wam przychodzą do głowy i wy wcale ich nie chcecie, wy wcale tak nie myślicie. To nie są wasze myśli, to są myśli natrętne. Są myśli, które chcemy i są myśli natrętne, których nie chcemy. Każdy ma myśli natrętne, praktycznie, każdy. I o tym się nie mówi. Ale powinniśmy o tym mówić, ponieważ kto nie miał takiej myśli, że o kurde, co jakby na przykład za***
moją mamę, co jakbym zajebał moją tatę, co... To są myśli natrętne, kochani, i one występują bardzo często, naprawdę. Ale to nie są myśli, których chcemy. To są intrusive thoughts. To są... I potem właśnie mi powiedział Lechu, że właśnie miał taką myśl i się strasznie tym przejął, że w ogóle, że co jak on jest złym człowiekiem, że co jak on, że co jak on jest złym partnerem, że co jak... W ogóle jak on mógł mieć taką myśl, no nie? Że nie, że chce, tylko że co jak bym tak chciał. To nie jest myśl... To nie jest myśl taka na przykład, o, chcę zjeść lody teraz, bo naprawdę nam się chce zjeść lodów. To jest myśl natrętna, tak jakby diabełek nam coś mówi do głowy i my w to wierzymy. Nie wierzymy, tylko się martwimy tym, że my może tak myślimy, że co jak my tak naprawdę myślimy. To nie jesteśmy my, to są myśli natrętne, pamiętajcie, kochani. I taka myśl, każda, która wam wywołuje stres, która wam przywołuje to, że właśnie takie myśli, że o kurde, jak mogłam tak pomyśleć, to jest myśl natrętna, to nie jesteście wy. Także spokojnie. Miałam takich myśli natrętnych w trakcie właśnie tych trzech pierwszych dób. Bardzo dużo, ale nauczyłam się właśnie... Słuchajcie, następna rzecz. Jak Lechu przychodził na noc, to miałam zajęcia z medytacji, zajęcia mindfulness, które mi bardzo pomogły. One uczą traktowania myśli jak coś, co nas nie dotyczy. Ja na przykład miałam zajęcia na tych praktykach mindfulness, na praktykach medytacji. Miałam taką praktykę, że ja jestem wędkarzem, mam rzekę i w niej płyną ryby. To są myśli, słuchajcie. I są ładniejsze ryby, są takie ryby, które mnie nie interesują. Szukam na przykład ryb, nie wiem, na przykład szukam karpia. O, karpia szukam. No i te, skupiam się na karpiach. A te inne myśli, one sobie płyną, te negatywne. Widzę, że tam jest jakaś brzydka ryba, okej, okay, płyń dalej. To są te myśli, właśnie te brzydkie myśli, te takie myśli. Nauczyłam się po prostu być tym wędkarzem, który siedzi obok tej rzeki myśli, w których płyną te ryby, czyli nasze myśli, i skupiać uwagę tylko na tych pozytywnych, a te negatywne po prostu, okej, okay, one są, one sobie płyną dalej, one mnie nie obchodzą, one są, są, widzę je, że są, ale odpuszczam, odpuszczam, żeby one po prostu płynęły dalej. Tak samo nauczyłam się wyobrażać sobie tą myśl, tą negatywną myśl, że ona sobie siedzi koło mnie, że właśnie takie straszne myśli, no nie, że co jak na przykład... Dlaczego ja tak myślałam, co jak to, co jak tamto, co jak co, w ogóle milion myśli i stres przy tym i właśnie te takie natrętne myśli, że te myśli sobie tutaj siedzą i ja mówię, okej, okay, jesteście, ja już was widziałam, ja już wiem, kim jesteście, możecie sobie siedzieć, ja sobie będę tutaj siedzieć, ja wam nie przeszkadzam, wy mi nie przeszkadzajcie, możecie sobie siedzieć, ja na was nie zwracam uwagi, bądźcie sobie. I na tych praktykach się nauczyłam właśnie takiego podejścia. Słuchajcie, to podejście mi tak cholernie pomogło, tak mi pomogło, że to jest coś niesamowitego. I ja się tutaj skupiam na tej części psychologicznej, ponieważ ja ją bardziej odczułam niż część fizyczną. Niektóre kobiety po porodzie, po cesarskim cięciu, takie jak miałam ja, czy na przykład po naturalnym porodzie, bardziej fizycznie skupiałam się na tych fizycznych swoich objawach, bólu, czy tam jakichś tak rzeczach. Ja się skupiałam na psychicznych, bo po prostu bardziej to odczułam. Wy nie musicie. Ja jestem innym człowiekiem, wy jesteście innym. Dlatego to jest tak ważne, żeby mieć wsparcie, żeby mieć pomoc od razu. Jak tylko poczujecie takie pierwsze negatywne myśli, one nie muszą być takie jak u mnie. Zapewniam was. Ja, słuchajcie, powtarzam to po raz 50 w tym filmie, ponieważ wiem, że ja potrzebowałam 100 razy, żeby mi ktoś tak powiedział. Także spokojnie. Nie musicie takie być jak ja. Jak po prostu najważniejsza jest... Bardzo, znaczy nie najważniejsza, bardzo ważna jest pomoc psychologiczna, no nie? Bardzo ważna jest pomoc psychologiczna, ponieważ dużo kobiet po prostu myśli. Słuchajcie, dużo kobiet myśli, że one są nienormalne. Dużo kobiet boi się zapytać o pomoc, boi się zapytać o to i siedzą po prostu sobie z tymi myślami i się tak zataczają w te myśli, zataczają i no nie mają tej pomocy, nie mają wsparcia. Po prostu się boją, bo one myślą, że one są nienormalne na przykład. Że one myślą, że Jezus, co jak ja powiem, to pewnie pomyślą, że jestem nienormalna. Słuchajcie, bardzo dużo kobiet ma takie myśli po porodzie. Bardzo dużo kobiet, dlatego nie bójcie się pytać o pomoc. To jest tak ważne. Naprawdę, nikt was nie będzie oceniał. Jeśli chodzi o psychologa, nie będą was oceniać, jeśli wybierzecie dobrych. Naprawdę. To jest bardzo, bardzo ważne. I co? I na tą trzecią dobę już w ogóle chillera. Miałam super, zajebiście było. Poszłam się umyć. Poszłam się ogarnąć, już moja mama mi powiedziała, że w ogóle inaczej wyglądam. I co? I cały czas byłam coraz bardziej pewniejsza do malutkiej, coraz bardziej ją chciałam brać na rączki,
nadal miałam te takie myśli negatywne i cały czas musiałam się co jakiś czas pytać mojej mamy, czy na pewno one są normalne, czy jestem normalna. Moja mama mnie uspokajała, moja mama mnie wspierała. Bardzo ważne jest mówienie wszystkiego, wszystkiego mówienie najbliższej osoby, bo to po prostu pomaga. Ta osoba was uspokoi i wy będziecie spokojni. Naprawdę, spokojne. Spokojnie, spokojne. I co? I już było wiele lepiej, stosowałam te medytacje cały czas, uspokajałam się. Słuchajcie, medytacja może obniżyć poziom stresu. Medytacją można obniżyć poziom stresu w 5 minut. I ja po sobie to kortyzol, stres, to jest hormon stresu. Można go obniżyć w 5 minut medytacją. I ja to po sobie poznałam. Ja medytowałam i byłam spokojniejsza, mniej myśli, więc cały czas to robiłam, no nie? Ile potrzebowałam, to robiłam. I słuchajcie, było o wiele, wiele lepiej, o wiele lepiej. I co? No i tam przychodziły cały czas lekarki do mnie. I teraz wam opowiem o moim karmieniu. Mnie bardzo zaczęły boleć brodawki przy karmieniu. I słuchajcie, na początku obarczałam się taką presją, że muszę karmić piersią. Aż w końcu odpuściłam, powiedziałam, że ja to pierdzielę, słuchajcie. W domu jak już byłam, ale to zaraz wam opowiem. Bo cały czas karmiłam piersią i słuchajcie, tak mnie bolały brodawki, że ja zaciskałam, ja płakałam i karmiłam, naprawdę. Dlatego kochane, nie musicie karmić piersią. Jak chcecie, na przykład jesteście w szpitalu po porodzie, w nocy chcecie raz odpuścić karmienie piersią, poproście panie położne, żeby wam dokarmiły dziecko. Poproście panie położne, żeby zabrały na przykład wasze dziecko na kilka godzin, żebyście mogły się wyspać. Od tego one są. Ja na przykład poprosiłam raz w nocy, żeby panie mi wzięły malutką, żebym ja mogłam się po prostu wyspać, że nie muszę się stresować, kiedy ją karmić, bo wiecie, byłam zestresowana wszystkim. Kiedy ją muszę wstać, nakarmić, kiedy ją muszę tutaj. Poprosiłam panie, wzięły mi ją, dokarmiły mi ją, przewinęły mi ją, umyły i przywiozły mi ją rano, a ja byłam wypoczęta. Bardzo ważne jest być wypoczętym, naprawdę bardzo ważne jest być wypoczętym, ponieważ nasza cała chemia w organizmie się zmienia, jak jesteśmy wypoczęci. Mniej mamy negatywnych myśli, jesteśmy pozytywni, bardziej nastawieni, naprawdę, naprawdę ja to widzę po sobie. I co? I na następny dzień już w ogóle byłam super. Już w ogóle było zupełnie inaczej. Byłam gotowa się pozajmować trochę tym malutkim moim ptaszkiem. I co? I to była już czwarta doba, więc zapytałam się, czy mogę już jechać do domu. Przyszedł pan, który zbadał malucha. Przyszła pani, w ogóle zarąbista pani, doradca laktacyjny. Pokazała mi, jak przestawiać małą do piersi, żeby mniej bolało. Wytłumaczyła mi, dlaczego bardziej jedna mi pierś boli przy karmieniu, jedna brodawka, niż druga. I wiecie dlaczego? Bo mała była ustawiona cały czas w brzuchu w jednej pozycji i przez to bardziej jakby w jedną stronę, jak leży po jednej stronie, to wygodniej jej było pić, a jak leżała po drugiej stronie, to było jej mniej wygodniej pić, dlatego mnie po prostu kąsała w drugą brodawkę. To po prostu jak ona mi to wytłumaczyła, to ja siedziałam tak. Ja nie wiedziałam, że to wszystko się tak składa, że aż od siedzenia w brzuchu, że siedzenie w jedną stronę w brzuszku ma wpływ na to, jak będzie jeść i jak na przykład będzie pić z piersi i która pierś będzie mnie bardziej bolała. To było w ogóle hit. I to się wszystko sprawdzało. Jak ona to mówiła, to naprawdę wszystko było widać jak na ręce, jak na talerzu, dlaczego to się dzieje tak. Dlaczego mnie pierś bardziej jedna boi, a druga mniej. I słuchajcie, pomogła mi ją dostawiać do piersi tak, żeby ona lepiej piła. Ale słuchajcie, to karmienie piersią wzbudzało u mnie taką psychiczną dyskomfort u mnie. Że czułam ją za blisko, byłam przebodźcowana, jak ją karmiłam piersią. Więc zdecydowałam się na odciąganie pokarmu. Czyli przystawienia laktatora, ja już mam laktator Neno. Przystawienie laktatora do piersi, żeby odciągał mi mleko, a ja potem przelewam mleko do butelki i karmię malucha mlekiem z butelki. I słuchajcie, ja jak zaczęłam karmić butelką, odciągać z piersi, automatycznie przeszły mi te negatywne myśli, znaczy no to takie poczucie presji tego opiekowania się cały czas, poczucie presji tej takiej odpowiedzialności minęło mi. Od po prostu przestania karmić piersią, że przelewałam sobie do butelki mleko i wiedziałam, że każdy może ją nakarmić. Wiedziałam, że każdy naokoło może ją nakarmić, ja mogę ją nakarmić, że nie musi cały czas być przy mnie, że nie jestem przebodźcowana tym, że ona musi być cały czas przy piersi, że ja mogłam sobie ją nakarmić, kiedy chcę, słuchajcie.
A na przykład w innym czasie moja mama mogła mnie nakarmić. Wszystko znikło. Moje myśli wszystkie zniknęły, negatywne. Zaczęłam myśleć bardziej pozytywnie, a przy tym, słuchajcie, co jest najlepsze? Zaczęłam bardziej chcieć się zajmować dzieckiem. I sama z siebie zaczynałam się więcej ją zajmować. Sama z siebie zaczynałam bardziej cieszyć się z czasu, kiedy zajmuję się małą. To jest niesamowite, no nie? No i słuchajcie, w czwartej dobie wypisałam się ze szpitala na własne życzenie, a mała już mogła wyjść sama, bo była zbadana, więc więc powiedzieli mi lekarze, że ona ma wypis, że ona może sobie wyjść, a ja musiałam wypisać na własne życzenie, bo jeszcze tam miałam mieć jakieś badanie jedno, ale ja sobie poszłam już potem na to badanie i pojechaliśmy do domu. I słuchajcie, to pójście do domu bardzo mnie przygniotło psychicznie. Zaczęłam mieć znowu te takie myśli negatywne, ale już w mniejszym stopniu o wiele i wyrodziło się u mnie takie coś. O kurde, tak bardzo się cieszyłam, że pójdę do domu, a co jak ja wcale nie chcę iść do domu? I już się nakręciłam, no nie? Znowu. Że co jak w domu wcale mi nie będzie lepiej niż w szpitalu. No i takie głupie myśli, no nie? No i mama mnie zapewniała, kochana, zobaczysz po 24 godzinach, powiesz, że w domu jak nigdzie. No i co? I tak było, słuchajcie, kochani. W domu było super, w domu było o wiele lepiej. Ja mogłam sobie tutaj sobie już sama się ogarnąć, że tak powiem, że było po prostu przyjemniej, no nie? No i co? I no, wspominam miło pobyt ze szpitala z Lechem. Bardzo mnie Lechu wspiera, cały czas wspierał, bardzo mi pomógł. To jest bardzo ważne też, żeby mieć partnera dobrego, żeby wybrać tego ojca dziecka, takiego, który naprawdę pomoże, który nas będzie wspierał. Przemyśleć, czy na pewno ta osoba jest dobra na to, żeby była ojcem. No taka jest prawda, kochani. A jak nie, to załatwcie sobie wsparcie u kogoś. Przyjaciółka, koleżanka, babcia, ciocia, mama, tata. Ktoś, kto jest z wami blisko. Żeby ta osoba z wami była. To jest bardzo, bardzo ważne. No i psycholog, psychiatra. Nie bójcie się chodzić do psychiatra, do psychologa. Psychiatra to jest lekarz taki jak każdy. On jest dla was, żeby wam pomóc. Jak idziecie z bólem zęba do stomatologa, to się boicie, że czy na pewno powinniście się leczyć na tego zęba? Nie, idziecie, ponieważ was boli ząb i macie chorego zęba. Dlatego idziecie do lekarza. Tak samo, jak macie negatywne myśli, jak macie jakieś problemy, macie jakiś gorszy czas, idziecie do lekarza, do psychiatry, do psychologa dobrego. To jest też bardzo ważne, żeby wam po prostu pomógł. I co? I jesteśmy już drugi miesiąc po porodzie. Ja uwielbiam się zajmować moją córeczką, ponieważ miałam bardzo dużo wsparcia. Moje myśli minęły już po tygodniu. Całkowicie, że już nie miałam do zera. Kompletnie. I co? I dzisiaj jesteśmy super team, tak? Zajmujemy się. Super jest. Uwielbiam się nią zajmować. Jest moją mini-mi, moją przyjaciółką, moim szczęściem, moją po prostu promyczkiem, moją córeczką. Moją córeczką. Moją śmieszką. Naprawdę, warto. Warto sięgać po pomoc i jesteście najlepszymi mamami na świecie. Każda z was jest najlepszą mamą na świecie. Naprawdę wam to zapewniam. I dacie radę. Jesteście najsilniejsze na świecie. Kobiety są najsilniejsze na świecie. Osoby, które rodzą dzieci, są bardzo, bardzo silne i dacie radę. Jak potrzebujecie obejrzeć jeszcze raz ten filmik, to obejrzcie go jeszcze raz. Posłuchajcie moich słów. Posłuchajcie tego, może was to uspokoi. A ja dziękuję wam bardzo, że chcieliście obejrzeć ten film. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Ja zrobię może Q&A i będę odpowiadać na to wszystko. I co? Trzymajcie się, naprawdę. Trzymajcie się i nie bójcie się prosić o pomoc. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was na wszystkie moje social media i zapraszam was serdecznie do subskrypcji tego kanału oraz dodania łapki w górę i dzwoneczka kliknięcia, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy dodaję film. A ja co? Lecę na spacer z moją piękną córeczką i życzę wam miłego dnia. Pa!